Dzień dobry, nazywam się Justyna Wejgt i jestem pracownikiem Biblioteki Politechniki Opolskiej. Dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam o zmysłach. Czym są, jak działają i po co w ogóle nam są potrzebne. Na koniec przygotowałam pewną niespodziankę, dlatego zapraszam Was do czynnego udziału i do wspólnej zabawy. Od zmysłu do umysłu, czyli jak odbieramy świat. Na pewno bez problemu potraficie wymienić 5 podstawowych zmysłów. Są to wzrok, słuch, węch, smak oraz dotyk. Okazuje się, że naukowcy do tej listy dodali jeszcze 2 dodatkowe – równowagę oraz czucie głębokie. Dlatego mówimy o tym, że zmysłów mamy 7. Omówmy je pokrótce. Wzrok służy do rozpoznawania kolorów, kształtów, liter. Dzięki niemu potrafimy stwierdzić, czy jest ciemno, czy jasno. Słuch pomaga nam odróżniać dźwięki, ich natężenie oraz miejsce, z którego pochodzi. Dzięki niemu nawet z zamkniętymi oczami potrafimy iść za czyimś głosem. Węch służy przede wszystkim do tego, aby rozpoznać, czy coś, co trzymamy w ręku, nadaje się do jedzenia. Niektóre zapachy postrzegamy jako przyjemne, a inne nie. Smak również ma na celu ostrzec nas, jeżeli włożymy sobie do ust coś, co jest niejadalne, albo na przykład nieświeże. Jeżeli wcześniej nie zrobił tego węch, oczywiście. Dzięki naszym kubkom smakowym wyróżniamy 4 smaki. Kwaśny, gorzki, słodki oraz słony. Dotyk i czucie głębokie omówię za chwilę, ponieważ to są pojęcia, które wielu osobom się mylą. Natomiast równowaga pomaga nam w codziennym poruszaniu się. Dzięki niej możemy bez problemu chodzić, siadać, wstawać, huśtać się, chodzić po schodach i nie chwiejemy się przy tym na wszystkie strony. Czy wiecie, gdzie umiejscowiony jest zmysł dotyku? Wszyscy wiemy, że na pewno na dłoniach. Niektórzy z Was kojarzą, że pewnie też na stopach. A dotyk umiejscowiony jest na całej naszej skórze, a także w jamie ustnej, obok zmysłu smaku. Do czego on nam służy? Na przykład do rozpoznania faktury. Dzięki niemu bez problemu możemy stwierdzić, czy coś jest gładkie czy szorstkie, twarde czy miękkie. Nasze stopy również rozpoznają, czy chodzą po piasku, po błocie, czy może po lodzie. Kiedy coś jemy, oprócz tego, że rozpoznajemy smak, również potrafimy określić, czy jemy suchy chleb, mokry jogurt, czy twarde orzechy. Również do rozpoznania temperatury przedmiotu służy nam dotyk. Na przykład, jeśli weźmiemy do ręki kostkę lodu, poczujemy zimno. Tak samo będzie, gdy dotkniemy lodu stopą lub przyłożymy go w innym miejscu na ciele. A w jamie ustnej? Pamiętacie efekt zamarzania mózgu po wypiciu mrożonego napoju? To jest właśnie zmysł dotyku, który odczuwa temperaturę w naszej jamie ustnej. Zmysł dotyku służy również do rozpoznania temperatury otoczenia. Jeśli wyjdziemy w mroźny dzień bez kurtki, czapki i szalika, natychmiast odczujemy zimno i dostaniemy gęsiej skórki. Jeżeli dzień będzie upalny, zaczniemy się pocić. Czucie głębokie to jest troszkę coś innego niż dotyk. To jest ściskanie, przytulanie, zawijanie w kot, czyli robienie tak zwanego naleśnika, zabawa w kulkach, chodzenie po górach, chodzenie boso. Bawicie się czasami z kimś w kanapkę? No to właśnie jest czucie głębokie. Dzięki zmysłom odbieramy bodźce, reagujemy na nie i uczymy się funkcjonować w naszym środowisku. Czyli można powiedzieć, że dzięki zmysłom poznajemy świat. Dlatego naukowcy wymyślili termin integracja sensoryczna. Określenie to składa się z 2 słów. Integracja to łączenie poszczególnych części w jedną całość. Sensoryczna pochodzi od łacińskiego słowa sensus, które oznacza czucie. Co to takiego, ta integracja sensoryczna? Nasze wszystkie zmysły odbierają sygnały z otoczenia i przekazują je do mózgu. Mózg dzięki temu reaguje w określony sposób. Jeżeli reakcja jest właściwa, mówimy o prawidłowej integracji sensorycznej.
Na przykład, kiedy dotkniemy gorącego garnka, wtedy jest wysyłany sygnał do mózgu i czujemy ból. To jest właśnie prawidłowa reakcja. Za pomocą zmysłów do naszego mózgu dociera codziennie bardzo dużo informacji. Dzieje się tak dzięki komórkom nerwowym, które przewodzą impulsy w naszym ciele. Czasem jednak nasz mózg się myli i na bodźce, czyli sygnały, reaguje nieprawidłowo. Mówimy wtedy o zaburzeniu integracji sensorycznej. Jednym z przykładów jest nadwrażliwość wzrokowa. Objawia się to tym, że oczy wydają się być bardzo wrażliwe na światło, kolory albo szybki ruch. Normalne jest, że na ostre światło reagujemy zamknięciem oczu lub odwróceniem głowy. Jednak niektórym ludziom przeszkadza każde światło. Mówimy wtedy o nadwrażliwości. Inny przykład to nadwrażliwość słuchowa. Słuchanie muzyki, hałas ulicy, hałasy w szkole to są dźwięki głośne, ale na ogół nie zwracamy na nie uwagi. Osoba, która ma bardzo wrażliwy zmysł słuchu, słysząc takie dźwięki, będzie czuć się bardzo nieprzyjemnie i prawdopodobnie będzie zatykać sobie uszy. Niektórzy z Was pewnie bardzo lubią plastelinę, piasek kinetyczny czy glutki. Jednak są osoby, które za nic w świecie nie będą chciały dotknąć czegokolwiek, co jest lepkie, mokre lub brudzące. Tak objawia się nadwrażliwość zmysłu dotyku. Wokół nas jest pełno zapachów. Inaczej pachnie szkoła, inaczej nasz dom, a inaczej sklep, w którym robimy zakupy. Do tych zapachów szybko się przyzwyczajamy i przestajemy zwracać na nie uwagę. Kiedy zmysł węchu jest bardzo wrażliwy, trudno znieść niektóre zapachy. Taka osoba może na przykład mieć problem ze zrobieniem zakupów, bo zapach w sklepie będzie dla niej nieznośny. O nadwrażliwości smakowej mówimy wtedy, gdy nie znosimy określonych smaków. Na przykład wszystko wydaje nam się za słone albo gorzkie. Jak mówiłam, w jamie ustnej mamy także zmysł dotyku. On może sprawiać, że nie lubimy jedzenia o określonej strukturze. Na przykład grysiku, jogurtu z owocami, pokarmów, w których są grudki. Nasz mózg to precyzyjna maszyna, która pracuje na okrągło, bez chwili przerwy. I tak jak o maszynę, należy o nią odpowiednio dbać. Pomagać jej pracować, ale też nie przegrzewać i regularnie oliwić, oczywiście, za pomocą odpowiedniego pożywienia. Nawet prawidłowo pracujące zmysły mogą się czasem zmęczyć. Mówimy wtedy o przestymulowaniu. Oznacza to, że dany zmysł dostał za dużo bodźców, czyli sygnałów. Czy potraficie powiedzieć, które zmysły na co dzień dostają najwięcej bodźców? Pamiętajcie, że mamy takie zmysły jak wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, równowaga i czucie głębokie. Jak myślicie, które z tych zmysłów dostają na co dzień tych bodźców najwięcej? Jeżeli ktoś z Was powiedział, że wzrok, miał rację. Nasz zmysł wzroku jest codziennie narażony na kontakt z mocnym światłem, mrugającymi reklamami, kolorowymi napisami, ekranem telefonu, komputera oraz telewizora. Wokół nas ciągle coś się rusza. Dlatego ważne jest, aby oczom każdego dnia dawać wypocząć. Najlepiej leżąc z zamkniętymi oczami lub spacerując wśród zieleni. Trzeba też pamiętać o odpowiedniej ilości snu w nocy. A tak na marginesie, czy patrząc na ten obrazek, czujecie, że męczą się Wam oczy? Jeżeli ktoś powiedział, że słuch, to również jest prawidłowa odpowiedź. Uszy ludzi, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w mieście, codziennie narażone są na hałas samochodów, hałas w szkole i w sklepie. Niektórzy dodatkowo słuchają głośno muzyki. To bardzo męczy nasz słuch. Jemu także należy się odpoczynek. Wystarczy spędzić kilka minut w ciszy, a raz na jakiś czas udać się na spacer do lasu. Bez słuchawek oczywiście. Węch również bywa przestymulowany. W
Wszędzie jest pełno zapachów, a zmysł węchu męczy się znacznie szybciej niż pozostałe. Żeby odpoczął, również najlepszy jest spacer po lesie lub nad jeziorem. Nasz nos kocha świeże powietrze. A wiecie może, które zmysły dostają za mało bodźców? Oczywiście dotyk. Rzeczy, których na co dzień dotykamy, są do siebie bardzo podobne. Rzadko mamy okazję pogrzebać w ziemi, w piasku, ulepić coś z gliny i porządnie się przy tym wybrudzić. A nasz zmysł dotyku to kocha. Dlatego śmiało róbcie slajmy, lepcie z gliny, plasteliny i ciastoliny. Bawcie się w błocie i piasku i brudźcie się na zdrowie. Oczywiście w odpowiednim ubraniu i za zgodą rodziców. Czucie głębokie. Nasze ciało potrzebuje przytulania, masowania, siłowania i turlania. Dlatego zachęćcie rodziców, rodzeństwo lub rówieśników do wspólnej zabawy w siłowanki, przepychanki i przytulanki. Przekonajcie ich, że jest to korzystne dla rozwoju waszego mózgu i wpłynie dobrze na wasze wyniki w nauce. Naprawdę. Równowaga. W szkole lepiej jej nie ćwiczyć, ale w domu już można, na przykład ustawiając sobie w pokoju tor przeszkód. Na placu zabaw w ćwiczeniu pomogą nam wszelkie konstrukcje z drabinkami i schodkami. A także huśtawka i karuzela oczywiście. Dobrze działa również ścianka wspinaczkowa i wspinanie po linie. W drodze ze szkoły można skorzystać z krawężnika. Utrzymanie na nim równowagi będzie świetnym wstępem do nauki chodzenia po linie w przyszłości. A teraz obiecana niespodzianka. Pokażę wam, jak przygotować w domu bardzo fajne masy plastyczne. Mam nadzieję, że zrobicie je razem ze mną. A teraz obiecana niespodzianka. Zrobimy sobie dzisiaj trzy masy sensoryczne. Pierwsza to będzie domowa ciastolina, którą można wykonać z bardzo prostych składników. Druga rzecz to będzie sztuczny śnieg, a trzecia to będzie rzecz bardzo ulubiona przez wszystkie dzieci, czyli slime. Zatem do dzieła. Najpierw robimy domową ciastolinę. Do niej będziemy potrzebować szklankę mąki, trochę oleju, jakiś może być barwnik spożywczy, my używamy takich zwykłych barwniczków. I trochę wody. My już mamy wodę wymieszaną z barwnikiem spożywczym. I wtedy ta ciastolina jest taka piękna i kolorowa. Mąkę sypiemy do miski. Dodajemy trochę oleju, około pół szklanki oleju. I bardzo dokładnie mieszamy. Można wymieszać łyżką, ale najlepiej jest wymieszać to ręką, bo z tej mąki z olejem robi nam się taki, można powiedzieć, piasek kinetyczny. Ona się robi taka lepka i bardzo przyjemnie się ją miesza. I się klei do rąk, tak właśnie. Jak damy więcej mąki, to będzie to bardziej takie piaskowate, a jak damy więcej oleju, to wtedy ta nasza masa jest bardziej lepka. No i teraz czas na wodę. Wy jeszcze możecie sobie troszkę pomieszać, jak chcecie. A ja już daję wodę. Ja wybrałam sobie czerwony kolor ciastoliny. Leję wodę z barwnikiem i mieszam. Zacznę może mieszać łyżką, bo na początku, tak, już możesz sobie dodać wody z barwnikiem. Misia wybrała żółty kolor, a Szczepan niebieski. Możesz troszkę więcej.
i mieszamy tą ciastolinę. Tak, bardzo dobrze. Tą ciastolinę przechowujemy sobie, to jest bardzo ważne, żeby przechowywać ją w lodówce. Taka ciastolina przechowywana w lodówce, ja już zaczynam mieszać rękami, może wytrzymać nam nawet 2 tygodnie i się nie zepsuje. Natomiast jeżeli zostawimy ją gdzieś w cieple, to wtedy ona nam już tak długo nie postoi. Co mówiłaś, Misiu? Bardzo miękka wyszła. No właśnie, jeżeli wyszła bardzo miękka, to wtedy wystarczy dodać trochę mąki, bo ona ma się nam nie lepić do rąk. O, i mieszamy. Bardzo dokładnie ugniatamy. Tobie też dodać? Dobrze. Mi wyszła taka w sam raz. Jak widzicie, nie jest taka intensywnie czerwona jak ta woda, tylko zrobiła się taka ładna różowiutka. Intensywność koloru zależy też od tego, ile damy do niej barwnika. Jeżeli nie macie barwnika, to można też dać zwykłą farbkę. Zachęcam do eksperymentowania, do sprawdzania, co się najlepiej nada na tą naszą ciastolinę. Później można się nią bawić tak jak zwykłą ciastoliną, czyli możemy używać tych wszystkich przyrządów, które są razem z ciastoliną sprzedawane i ona się świetnie sprawdzi. Jeżeli jest w niej dużo oleju, to właśnie ona się nie lepi do rąk, ale mamy takie potem tłuste ręce. Nie szkodzi, tak właśnie ma być. Ty masz ręce z mąki, tak, bo ty masz więcej mąki. Twoja ciastolina jest nieco twardsza. O, też piękna wyszła, popatrzcie. Taka turkusowa. Mocniej jeszcze pougniataj, bo cała zabawa polega też na tym, żeby sobie właśnie porządnie ją pougniatać, bo stymulujemy, tak jak mówiłam, dzięki temu, tak, nasz zmysł dotyku, który jest właśnie niedostymulowany, czyli ma za mało bodźców na co dzień i bardzo, bardzo tego potrzebuje. O, i zgniatamy sobie. Jeżeli ktoś bardzo nie lubi takich ciastowatych rzeczy, bo właśnie ma trochę nadwrażliwość i nie lubi dotykać takich konsystencji, to wtedy po troszeczkę się oswajamy. Można najpierw zacząć, poprosić kogoś o zrobienie i najpierw dotknąć jednym paluszkiem albo na przykład nadgarstkiem i stopniowo się oswajać. Ale jest to bardzo potrzebne, żeby się do tego przyzwyczajać. Dobrze. Ja wam pokażę, jak wyszła moja. Mam taką różową kuleczkę. Twoja jest dobra, pokaż. Piękna żółta kuleczka. Połóż tutaj. Jeżeli będziecie masę trzymać w lodówce, to z niej będzie się wydobywał na powierzchnię olej. To jest normalne zjawisko, nic się nie dzieje. Wtedy po prostu bierzemy tą ciastolinę i ugniatamy ją, aż ten olej się z powrotem schowa. I trzymamy ją w folii, żeby nam nie wyschła. Mamy już żółtą kuleczkę i niebieską. O, proszę bardzo, to jest właśnie nasze dzieło. Domowa ciastolina robiona bardzo prostym sposobem, z bardzo prostych składników dostępnych w każdym domu. Chyba każdy z was lubi bawić się na śniegu. Sztuczny śnieg umożliwia nam zabawę śniegiem nawet latem albo na przykład w domu, wtedy kiedy nie chce nam się wychodzić na dwór, bo jest za zimno. Sypiemy do miski mąkę ziemniaczaną. Ja tutaj mam
cały kilogram. I do tego dodajemy zwykłą piankę do golenia. Najpierw trzeba nią porządnie wstrząsnąć. Tak. I teraz, uwaga, dajemy piankę. Ta się jest troszkę płynna, więc mocniej trzeba nią jeszcze wstrząsnąć. Ty bardzo mocno wstrząsnąłeś. O, świetnie. Mocno, mocno, nie żałujemy. Jeżeli damy sobie wcześniej tą piankę do lodówki, to wtedy... Chcecie się zamienić? To zamieńcie się na chwilkę. Jeżeli wcześniej damy sobie tą piankę do lodówki, to wtedy ona będzie taka przyjemnie zimna i ten śnieg naprawdę będzie sprawiał wrażenie... Nie całą. Już wystarczy. I ten śnieg naprawdę będzie sprawiał wrażenie takiego zimnego, przyjemnie chłodnego śniegu. Uwaga, mieszamy. Mieszamy to oczywiście rękami. Co masz? Dużo pianki na rękach? Tak, ta pianka się nam przyczepia, ale staramy się jak najbardziej wmasować ją w tą naszą mąkę. Jak widzicie, jest to świetna zabawa. Zwłaszcza latem, kiedy jest naprawdę gorąco i można zrobić sobie taki przyjemnie chłodny śnieg. Później jeszcze, tak, w lato pada śnieg. Z balkonu zrzucić, nie? Może lepiej nie, bo to jest śnieg, który nie topnieje. Ale kiedy włożymy to sobie do lodówki, na przykład na noc, to rano możemy sobie w upalny dzień wyjąć i na przykład włożyć do tego stopy. Wtedy... Tak. Wtedy stymulujemy zmysł dotyku, ale także nasze czucie głębokie. Ja kiedyś siedziałam na balkonie i bawiłam się w sztucznym śniegu. Bawiłaś się na balkonie w sztucznym śniegu, w ciepły dzień, prawda? Tak, bo to może być w takim dużym pojemniku, jeżeli mamy do dyspozycji i wtedy tego śniegu możemy sobie zrobić naprawdę dużo. Słuchajcie, trzeba dodać jeszcze trochę pianki. Uwaga, na 3, 4. Gotowi? Start! I mieszamy, i mieszamy, i mieszamy. Dobrze, wystarczy? I mieszamy, i mieszamy, i mieszamy. Teraz wy trochę pomieszajcie. To będzie bardzo puszyste. Będzie bardzo puszyste. Tak. Można sobie go również zabarwić. Jeżeli ktoś chce mieć jakiś kolor, to można dodać barwnik albo farbkę. Tak, niebieski jest taki najbardziej, kojarzy się z czymś chłodnym, ale czemu nie? Można też dodać czerwony, wtedy on się zrobi taki różowiutki. Natomiast nie polecam mieszania barw, bo wtedy on się zrobi szary i będzie wyglądał jak taki zwykły śnieg na ulicy, taki szaro-bury właśnie. I popatrzcie, teraz mamy już, on nam się tak pięknie zrobił się taki puchaty i lepki i można na przykład sobie uformować kulkę. Spróbujcie uformować kulkę. O, albo można na przykład wziąć sobie foremki do piasku, robić babki. Można wziąć na przykład różne spychacze, koparki i odśnieżać miasto. Dawaj tą śnieżkę, ona jest moja. Także bardzo polecam na każdą porę roku, w każdych warunkach. Robimy kulki. Ale ja nie wiem, jak się nie rzucam. Robimy kulki. Dobra, robimy kulki. I uwaga, rzucamy w dzieci. 3, 4. Hop.
Slime to jest jedna z najbardziej ulubionych mas sensorycznych, robionych chętnie przez chyba wszystkie dzieci. Slime, czyli inaczej glutek. Najprościej jest zrobić z takiego zwykłego kleju. My mamy klej przeźroczysty, można też z takiego białego. Klej wlewamy do miseczki. My już mamy przygotowany. I dajemy do niego troszkę wody. Wodę będziemy odmierzać łyżką. Ja mam zwykłą wodę przeźroczystą. Szczepan sobie wybrał zieloną, zielony barwnik, żeby mieć zielonego glutka. A Misia ma czerwony. O. I mieszamy. Mieszamy, żeby nam się to ładnie rozprowadziło. Teraz trzeba dać aktywator. Jako aktywatora użyjemy też takiego zwykłego płynu do soczewek. I znowu odmierzam łyżką, to zacznę od siebie. Wlewamy i też bardzo dokładnie, tak jest bardzo dobre, bardzo dokładnie mieszamy. I już tutaj w trakcie mieszania widać, że z tym klejem zaczyna się coś dziać, ale to jeszcze nie jest wszystko, bo żeby... Masz różowy, tak, a ja mam przeźroczysty. Bo żeby zrobił nam się glutek całkowicie, musimy jeszcze dodać odrobinę sody oczyszczonej, zwykłej sody oczyszczonej. To jest taka szczypta. Proszę bardzo. Tak, i też porządnie mieszamy. I tutaj proszę się niecierpliwić, ponieważ soda musi nam się rozpuścić, więc to chwilkę potrwa, zanim ona... Tak, trzeba ją dobrze rozprowadzić. Odrobinka cierpliwości. Zaczynacie czuć, że ten klej troszeczkę twardnieje. To jest wata cukrowa twoja. Klej zaczyna troszkę twardnieć i gęstnieć. I to jest bardzo dobry znak właśnie, żeby, że nam ten glutek się zaczyna robić. Jeżeli klej cały czas mimo mieszania pozostaje wodnisty, no to niestety może oznaczać, że albo płyn do soczewek jest nie ten, ponieważ nie każdy płyn do soczewek jest takim dobrym aktywatorem, albo że mamy nie taki klej, albo że coś nie tak jednak zrobiliśmy w proporcjach. Spójrzcie, teraz już coraz trudniej się miesza. Robi się właśnie ta masa taka gęsta. I to jest moment, kiedy zaczynamy ją mieszać ręką. Kiedy już tak czujemy, ty jeszcze troszeczkę, ty jeszcze też, Misia, porządnie musisz to wymieszać i bardzo tak. Kiedy już czujemy, że on nam się do palców klei tylko trochę, ale od miski zaczyna się odrywać, bierzemy go na początek może tylko tak w czubki palców, żeby nam się nie poprzyklejał do całych rąk. O. I to jest właśnie dobrze zrobiony glutek slime. Przeźroczysty, tak? Już ci pomogę mieszać. A ciebie proszę, żebyś mi wymieszała mojego.
O, tutaj robimy ten czerwony. Trzeba go dynamicznie wymieszać. To jeszcze pan już zaczyna się wiązać, więc jeszcze mieszaj. A jak zrobić fluffy slime'a? Kto wie? Kto pamięta? Dodać piankę do golenia do naszego slime'a. Właśnie, to zrobimy twojego misia fluffy. Co ty na to? Będzie się rozciągać, ale do tego będzie taki cudownie puchaty. Za chwilkę pomogę. Proszę mi tutaj, daj piankę. A ja w tym czasie pomogę trochę Szczepanowi. Jeszcze więcej, nie żałuj tej pianki. Jeszcze. O, i teraz wystarczy. Teraz wymieszaj to może łyżką. O, ty już możesz zacząć mieszać rękami. Oczywiście, że możesz ręką. Właśnie, ciągnie się. Patyczek też się do mnie przykleił. Nie chce się odkleić. O, już sobie z nim poradziłam. O, właśnie. I mieszamy. Bo musisz porządnie, tak jak ciasto, wyrobić. Jeśli czujemy, że się... No, to mieszaj. To mieszaj, wyrabiaj, jak dobre ciasto. O, właśnie. Idealnie. Jak dodamy więcej aktywatora, będzie twardy. No, wyszedł taki cudowny, puchaty, różowy. Weź więcej tego kleju. Cały, spróbuj zebrać cały z miski. Mhm. Co jeszcze można dodać do slajma? Można na przykład dodać... Fluffy slime się klei do rąk? Fluffy slime też nie powinien, dobrze wyrobiony też nie powinien się kleić. Ja dodam sobie na przykład brokat, bo ja mam przeźroczysty. Wybiorę sobie niebieski brokat. Już masz. O. Już miałaś w misce trochę tego. Miałam już trochę brokatu w misce. O. Wow. I mój slime jest brokatowy. Do fluffy slime'a też można dodać trochę brokatu. Jak damy za dużo... O, kawałek patyczka. Jak damy za dużo brokatu, no to wtedy niestety może się zdarzyć tak, że slime przestanie nam się kleić i rozciągać. Więc też rozważnie z tym postępujcie. Ułamał się tak. O, to jest właśnie mój. Misia, pokaż, jak twój się rozciąga. Też tak. O, cudnie. Pokaż, zobaczymy, na ile metrów się rozciągnie. O, jacie. Dobra, wracam. No, rozciągnął nam się bardzo, bardzo długi się zrobił. Taki właśnie powinien być. Zachęcam do wspólnej zabawy. Mam nadzieję, że podobały wam się nasze warsztaty i że świetnie się z nami razem bawiliście.